Cześć, ja nazywam się Mariusz i dzisiaj chciałbym kontynuować tym nagraniem temat interfejsów funkcyjnych, które występują w Javie 8. W poprzednich nagraniach omawiałem już część z tych interfejsów podstawowych jak Function, Predicate, Supplier i Consumer oraz sporą część interfejsów funkcyjnych, które są bardzo podobne do interfejsów Function. Dzisiaj chciałbym kontynuować temat tych interfejsów podobnych do Interfejsu function. Zaczniemy od interfejsu long function. Ten interfejs przyjmuje jako argument wartość typu long, natomiast zwraca nam argument typu r. W tym przypadku, w tej implementacji, oczekuję, że argumentem wyjściowym będzie string. Także sama implementacja jest, jest bardzo prosta, tak jak w poprzednich przykładach. To po prostu sklejamy wartość long ze stringiem. Uruchomienie tego kawałka kodu oczywiście da nam rezultat. Long value is 101, czyli 101 przekazujemy, łączymy to ze stringiem i mamy jako wartość wyjściowo, jako result taki, taki, taki string. kolejnymi dwoma interfejsami są long to double function i long to int function. Jak nazwa wskazuje. W przypadku pierwszego z longa produkujemy double, czyli jako argument wejściowy long to double function przyjmuje longa, natomiast jako wyjściowy zwraca nam double. W przypadku long to int jako argument wejściowy mamy long, jako argument wyjściowy mamy int. Jeśli uruchomimy to. Mamy dwie wartości, pierwsza to jest double, druga to jest, to jest int. Nie ma tu nic nadzwyczajnego, po prostu rzutujemy sobie wartość longa, którą przekazujemy na, na inta bądź na dubla. Bądź na A kolejnym interfejsem jest long unary operator. Ten interfejs jako argument wejściowy przyjmuje nam longa i zwraca longa, czyli robię operację na longu. ma metodę apply as long. Nie ma tu też nic nadzwyczajnego, po prostu prosta implementacja. Mnożymy longa, którego przekażemy jako parametr wejściowy, razy, razy 3 i to jest nasz wynik. Jeśli to uruchomimy dla 101, powinniśmy otrzymać 303. I ostatnim interfejsem na dzisiaj jest unary Operator. Ten interfejs, co ciekawe, ekstenduje interfejs function. Przy czym Tworząc anary Operator, możemy sprecyzować tylko jeden parametr. W przypadku function mamy dwa, w przypadku anary Operator mamy jeden. Ale co ciekawe, precyzując ten argument, e, przekazujemy, e, możemy wykorzystać metodę apply, która występuje w interfejsie funkcyjnym function, e, gdzie zostaną przekazane jako parametr wejściowy typ t, i jako wyjściowy typ t. Czyli tak naprawdę Anarray Operator. E, operuje na tym samym typie argumentu, czyli w zasadzie argument wejściowy powinien być tego samego typu, co argument wejściowy lub odwrotnie. W naszym przypadku jest to, czy w moim przypadku jest to prosta implementacja, czyli jako input przekazujemy jakiś tam string, jako output czy jako result otrzymujemy string, który jest pisany uppercasem. Jeśli to uruchomimy, otrzymamy test value czyli przekazaliśmy, mamy test value, a otrzymujemy test value jako, jako duże. Możemy tutaj robić tak naprawdę dowolne operacje, ważne, że, żeby to, co będzie na wejściu, było też na wejściu. Tak naprawdę anary operator to możemy to także napisać jako function, który przyjmuje stringa i zwraca nam stringa. To będzie dokładnie, dokładnie to samo, czyli możemy sobie stworzyć na przykład function, które będzie równe Input. Jeśli sobie to tutaj podmienimy, uruchomimy. Rezultat będzie dokładnie taki sam. Ok, na dzisiaj to tyle. Została mi jeszcze jedna część interfejsów funkcyjnych, które są podobne do interfejsu function. Następnie przejdziemy do pozostałych interfejsów funkcyjnych. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.